Dzień dobry, nazywam się Maciej Pojankowski, jestem product ekspertem w Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Zapraszam do prezentacji nowego modelu klasy C. Zobaczmy, jakie zmiany wprowadzili inżynierowie ze Stuttgartu w nowej generacji. Zmiany widzimy już w pasie przednim. Samochód w standardzie jest wyposażony w światła LED-owe High Performance. Opcjonalnie są dostępne światła Digital Light, które posiadają 1300 pikseli. Klasa C zyskała nowy wydłużony przód, dzięki czemu auto wygląda bardziej sportowo i agresywnie. W stylizacji AMG samochód posiada wydłużone i poszerzone zderzaki oraz zyskał nową atrapę chłodnicy z trójramiennymi mini gwiazdami. Porównując czwartą i piątą generację klasy C, widzimy, że samochód z zewnątrz zyskał dużo bardziej czystą i nowoczesną formę. Uwagę zwracają nowe felgi. W prezentowanym egzemplarzu widzimy felgi 18-calowe z pakietu AMG. Do wyboru mamy również koła w rozmiarze od 17 cali do 19. Wszystkie te zmiany stylistyczne pozytywnie wpłynęły na aerodynamikę samochodu. Patrząc na tył nowej klasy C, widzimy dwuczęściowe reflektory w mocno zmienionej formie, nawiązujące do nowej klasy S. Bagażnik możemy otworzyć za pomocą gestu nogą, a jego pojemność to 455 litrów. W przypadku wersji kombi pojemność powiększyła się o 30 litrów. Dzięki zmienionym wymiarom bagażnika stał się on bardziej przestronny i funkcjonalny. Dodatkowo możemy teraz składać oparcia drugiego rzędu siedzeń elektrycznie. Porównując dwie ostatnie generacje klasy C, największą różnicę widzimy jednak wewnątrz samochodu. Pierwsze, co widzi kierowca, jest to układ wyświetlaczy i deski rozdzielczej nawiązujący do klasy S. Jest to element nowego systemu inforozrywki MBUX 2. W standardzie na polskim rynku otrzymujemy dwa duże wyświetlacze. Wyświetlacz kierowcy o przekątnej 11,5 cala oraz wyświetlacz centralny o przekątnej 12,3 cala. Doznania muzyczne potęguje doskonały system audio Brumester oraz dobre wyciszenie wnętrza. Nowa klasa C posiada również wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak możliwość aktualizacji systemu MBUX bezprzewodowo zdalnie, czy korzystanie z Apple CarPlay lub Android Auto bezprzewodowo. Obsługa systemu odbywa się za pomocą dotyku, czy to przez dotykowy ekran lub dotykowe pola na kierownicy, ale również jest możliwość obsługi głosowej. Kolejną z funkcji pojazdu jest czytnik linii papilarnych, dzięki któremu możemy przypisać osobisty profil kierowcy. Atmosferę nowoczesności i dyskretnej elegancji uzupełniają zmienione nawiewy. Mercedes przyzwyczaił nas do bogatego wyposażenia już w podstawowych wersjach modeli i nie inaczej jest przy klasie C. Zaliczamy do tego podgrzewane fotele przednie, pakiet parkowania z kamerą cofania, nawigacja premium MBUX, aktywny asystent martwego punktu, zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności, automatyczna klimatyzacja Thermatic z dwoma strefami klimatyzacji, kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą, podparcie lędźwiowe czterokierunkową regulacją, system bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych, adaptacyjny asystent świateł drogowych, czytnik odcisku palca. Jak to często bywa, nowa generacja modelu to również zmienione wymiary samochodu. C-klasa stała się o 6,5 cm dłuższa, o centymetr szersza oraz o 9 mm niższa. Zmienione wymiary wnętrza docenią również pasażerowie tylnych siedzeń, dzięki czemu mają 3 cm więcej miejsca nad głową oraz 3,5 cm więcej miejsca nad nogi. Wraz z premierą nowej klasy C pojawiają się nowe dwulitrowe, czterocylindrowe jednostki benzynowe, których moc wynosi od 170 do 204 koni i w najmocniejszej odmianie 258 koni mechanicznych. W ofercie mamy również silniki diesla o pojemności 2 litrów i mocy 200 koni oraz 265 koni mechanicznych. Dodatkowo każdy silnik posiada system EcoBoost, czyli oznacza to, że jest miękką hybrydą. Dzięki temu mamy chwilowy zastrzyk mocy 20 koni oraz 200 Nm. System ten daje dodatkową moc na przykład przy dynamicznym ruszaniu lub przy wyprzedzaniu oraz odzyskuje energię podczas hamowania i toczenia się samochodu. Standardowo klasa C posiada napęd na tył. Opcjonalnie można dobrać napęd na 4 koła 4MATIC. Jest to napęd stały z preferencją na tył.
Oprócz silników spalinowych połączonych z miękką hybrydą, do gamy modelowej dołączą również hybrydy typu plug-in, których zasięg na prądzie elektrycznym będzie wynosił około 100 km według normy WLTP. Klasa C została wyposażona w standardzie w automatyczną skrzynię 9-stopniową. Charakteryzuje się ona szybką zmianą biegów oraz płynnością działania. W standardzie mamy do wyboru różne tryby jazdy. Podstawowym trybem jazdy na co dzień jest tryb komfort. Mamy opcjonalnie również tryby sportowe, Sport i Sport Plus, dzięki czemu auto zmienia charakterystykę. Zmienia nam się praca układu kierowniczego, który stawia większy opór. Zmienia nam się również praca skrzyni biegów. Zmiana biegów odbywa się szybciej oraz skrzynia redukuje biegi podczas hamowania. I w przypadku opcjonalnego zawieszenia adaptacyjnego zmienia się również charakterystyka jego działania. W trybie komfort jest ono bardziej miękkie, w trybie sport usztywnia się, dzięki czemu mamy większą precyzję jazdy na zakrętach. Ostatnim z trybów jest tryb eko. Dzięki niemu możemy zmniejszyć spalanie, na przykład dzięki funkcji żeglowania. W nowej klasie C czuć dużą różnicę w prowadzeniu na zakrętach. Samochód stał się bardziej precyzyjny, bardziej słucha kierowcę. Jednak nawet w pakiecie AMG, czyli w egzemplarzu takim, jak jedziemy, samochód bardzo dobrze sprawuje się na drogach o gorszej jakości. Praca zawieszenia jest bardzo cicha i zawieszenie wybiera wszystkie nierówności. Opcjonalnie mamy dostępne adaptacyjne zawieszenie o zmiennym tłumieniu drgań, dzięki czemu możemy regulować twardość amortyzatorów i wpływać na charakterystykę prowadzenia samochodu. W przypadku hybryd zawieszenie pneumatyczne tylnej osi jest dostępne w standardzie. Wraz z nową generacją inżynierowie również poprawili wszystkie systemy bezpieczeństwa. Między innymi asystent utrzymania pasa ruchu, który teraz działa dużo płynniej i precyzyjniej. Kolejnym systemem wpływającym na bezpieczeństwo jest aktywny tempomat Distronic. Podobnie jak w nowej klasie S możemy korzystać z niego również na drogach takich bocznych, niekoniecznie na autostradach. Wystarczy, że jest jedna linia namalowana na jezdni. Dodatkowo ma on funkcję śledzenia samochodów, które jadą przed nami i przygotowania się do zakrętu. Kolejne ulepszenie widzimy w systemie PreSafe Plus. Dodatkową funkcją jest system ostrzegania kierowców, którzy jadą za nami. Samochód cały czas skanuje auta, które jadą za naszym samochodem. W przypadku gwałtownego hamowania ostrzega również uczestników ruchu, którzy jadą za nami poprzez migające światło awaryjne. Klasa C posiada możliwość rozpoznawania w zasadzie wszystkich znaków. Samochód dodatkowo ostrzega w przypadku czerwonego światła lub znaku stop. Wraz z aktywnym tempomatem pojawia się asystent zatrzymywania się oraz ruszania. Oznacza to, że jeżeli zatrzymamy się w korku, nie musimy ponownie wciskać gazu, aby samochód zaczął jechać. Klasa C, produkowana na rynek polski, w standardzie posiada asystent martwego pola, funkcję bardzo przydatną m.in. w jeździe w mieście. W nowej klasie C, na wzór nowej S-klasy, pojawia się opcjonalna skrętna tylna oś, dzięki czemu samochód podczas manewrowania np. na parkingu staje się dużo bardziej zwrotny, zmniejsza się promień zawracania, natomiast podczas dynamicznej jazdy na zakrętach samochód staje się dużo bardziej stabilny, dzięki czemu możemy pokonywać je z większą prędkością w bezpieczny sposób. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Do widzenia!